Ale to dzisiaj solidny występ, są punkty, natomiast zdarzały ci się już lepsze wyniki w Piskapie. Co dzisiaj stało? Wyniki same w sobie były lepsze, ale zaskoczony nie jestem jakoś specjalnie niezadowolony. Skoki były w porządku. Nie wiem jak ten drugi, to jeszcze z trenerem trzeba skonsultować, ale pierwszy był fajny, tylko no niestety przyszła taka grupa zawodników, którzy po prostu nie mieli dobrych warunków. No. Mi się akurat z tej grupy jeszcze jakoś udało w miarę dobrze skoczyć, ale no myślę, że same skoki w miarę w porządku. Tak, a wiatr był z tyłu, czy po prostu brakowało tego powietrza z przodu? A tu jedną takie fale, niestety paru zawodników ma z przodu, paru ciszę, paru z tyłu i akurat się trafiło, że w tej grupie było z tyłu niestety. Tak, jeśli chodzi o twoje skoki, wiesz co poprawiać w nich jeszcze, czy uważasz, że już są na takim dobrym poziomie, twoim optymalnym? Myślę, że jeszcze dużo brakuje do tego, żeby było na optymalnym poziomie. Sam w miarę w porządku, myślę, że mogłyby być jeszcze lepsze. No niestety nie było za bardzo czasu, żeby nad tym pracować. Ten sezon trochę się opóźniał, a jak już przyszedł śnieg, to od razu zawody, więc no nie było czasu za bardzo nad tym pracować. Ale myślę, że idzie to w dobrym kierunku, że będzie coraz lepiej. Tak, jeśli chodzi o twoje plany startowe, liczysz na występ w krajówce na Pucharze Świata? No, na występ w krajówce w Pucharze Świata i tak nie mam szans, bo nie mam punktów w Pucharze Kontynentalnym. No ale na ten Puchar Kontynentalny na pewno myślę, że chciałem się przejechać. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądać sytuacja z powołaniami. No różnie z tym wygląda niestety. Ale mam nadzieję, że te wyniki będą na tyle dobre, skoki na tyle dobre, że w końcu na ten Puchar Kontynentalny się przejadę. Tym bardziej, że skoki uważam są na takim poziomie, że no, jest szansa na punkty na pewno. Tak, a jak oceniasz tutaj warunki dzisiaj, też ten zeskok, dużo świeżego śniegu, czy był problem przy lądowaniu, utrudniało to zadanie? A ja właśnie lubię takie warunki, lubię jak jest miękko, fajnie się wtedy ląduje, nie mam jakiegoś problemu, żeby mnie przytrzymywało. Myślę, że jeśli chodzi o przygotowanie skoczni, jest fajnie, no tylko te warunki niestety trochę loteryjne. Dobrze, no to wszystko